Witam Was serdecznie, moi drodzy. Włączę lampę, żebyśmy wszystko widzieli, a teraz zajmijmy się drukarką zaschniętą. Zaschniętą chyba przez wakacje. Dzisiaj jest, nie wiem kiedy będziecie to oglądać, ale jutro jest 1 września. Któż klient sobie wymienił? Nie wiem jakie, bo jeszcze nie zerknąłem. Mówię, sprawdzę to razem z Wami. Ja zrobię coś takiego, jak w ustawieniach sobie wejdę w tej drukarce. Jest to, może podam, że to jest model 3515 Advantage HP. I tu są tuże chyba 650. Dobrze mówię? Tak, 650. I klient mówi, że zakupił zamiennik. Musiał gdzieś to w konkurencji kupić, bo nie mam tych zamienników, nigdy ich nie miałem. Wolę te akurat w oryginale kupywać i sprzedawać z tego względu, raport o stanie, z tego względu, że no nie są kłopotliwe. Z zamiennikiem zawsze się różne rzeczy dzieją. Najpierw widzę, że papieru się nie pobierasz. Poczekajcie, poczekajcie. Pobierz, pobrała. Czy cokolwiek wydrukuje? Z tego co klient mówił, nic. I spróbujemy ją udrożnić, czyli te tusze. Jeżeli one są świeże, to czasami jest coś takiego, że dłużej to postoi i jest kicha. Co możemy zrobić właśnie tym klipem? Spróbujemy teraz tą głowicę udrożnić. Nie? W kolorze coś jest, w czarnym nothing. Ja wezmę sobie jeszcze, jak zawsze się nie przygotowałem do lekcji. Wybaczcie mi. Ale jak twierdzę, to nie telewizja, to YouTube. Tutaj robimy wszystko na live. Kiedyś będę musiał zrobić z Wami live, jak się naprawia drukarki. Dobrze, wyciągniemy ten wkład. Kolor widzimy, że on jeszcze jest w oryginale. Nie jest zamiennikiem, ale chyba będzie miał dość mało atramentu, żeby pluć dobrze. Ale w czarnym nie mamy nic. Zamiennik widzimy jakiejś tam firmy. Nie będziemy ani robić reklamy, ani antyreklamy. Mam to gdzieś w czterech literach. Ma drukować. A z zamiennikami jest różnie. Doskonale o tym wiecie. Zwłaszcza z głowicowymi. Włożyłem to w ten klip. Zobaczymy, czy wyssamy nadmiar powietrza. Oczywiście podciśnienie się robi, ale ja tu w ogóle, słuchajcie, nie widzę ani grama, ani kropli. O, idzie. Idzie, zobaczcie. Zobaczymy, czy nie nachlapie. Dobra. Zluzujmy z tego klipa. Właśnie to jest bardzo irytujące, że zamiennik kupicie, wsadzicie do drukarki i jest tak jak jest, nie? I nadal, zobaczcie. Nowy zamiennik. Tutaj nic nie idzie. Musimy go jeszcze spróbować mocniej odciągnąć, żeby jednak poszedł bardziej. Całą długością dyszy musi drukować. Nie chciałbym wyssać z niego cały atrament, bo jeżeli on już tam jest, to powinien nam drukować, tak? Jeżeli jest to lokalny zakup tego atramentu, no poszedłbym zareklamować, bo no to się zdarza. Ja też handluję zamiennikami i różne rzeczy się zdarzają. Może powiem Wam szczerze, w ostatnim czasie odpukać nie ma tego jakoś dużo, żeby coś takiego się działo, ale ja jeszcze spróbuję jedną rzecz zrobić. No już, czy ja się będę musiał brudzić? Nie. Zróbmy tak, wezmę rękawiczki. Gdzieś tutaj mam gumowe. Tak są. Wezmę samą gumę od klipa, a tutaj następną widzę, że mam. Nową strzykawkę, a jest u mnie w cholerę. I spróbujemy to też inaczej udrożnić. Jest kłopotliwy ten temat. Nie będziemy go na razie nigdzie zamaczać, bo nie ma sensu. Chciałbym go udrożnić właśnie w taki sposób, żeby odbijał na całej długości dyszy, a nie tak jak w tym momencie, czyli zobaczcie, początkiem. Tutaj nic nie bierze. To teraz włożę samą gumę, spróbuję się dostać na tył i spróbuję jakoś, no tu nic nie idzie, nic a nic. Chciałbym to zrobić na tej zasadzie. Jakieś podciśnienie się robi, ale jest to zdecydowanie za mało, żeby udrożnić ten wkład. Czy to coś poprawiło? Nic. Niewiele. No to jeszcze raz. Na pewno idzie, ale tylko i wyłącznie tym miejscem, którym sami zauważyliście,
którym jest. Jest dostęp. O, słuchajcie, jest w tym momencie progres. Nie jest to jeszcze super, ale można już zobaczyć, czy coś nam to pomogło. Nie, głowice wrócą, raport jeszcze jeden zrobimy, to wszystko, ten cały syf odłożymy na bok. Widzę, że rolki też mają już problem z zaciąganiem papieru, trzeba by było je wyczyścić i zobaczymy, czy coś teraz, cokolwiek wypluje na czarnym kolorze, czy też będzie miał problem. Jeszcze można użyć funkcji czyszczenia w samej drukarce. No idzie. Widzicie, że przepuszcza puste pola, ale jeżeli już się w ten sposób rozpisał, tutaj jest puste pola, to ja zrobię coś takiego tutaj, wyczyść głowicę drukującą i powinno nam to spowodować to, że te elementy, te części głowicy, te części dysz powinny nam jakoś w jakimś sensie przejść. Będzie na pewno to zrobione na tym wkładzie, ale sami widzicie, zmarnowaliśmy trochę tuszu, jakby nie było z, no, mililitr tuszu, to jest dużo, a jeszcze tu około 2 ml tuszu. Nie będzie miał swojej wydajności ten pojemnik, nawet jak nam ruszy i będzie drukował, także no jest to kłopotliwy temat. Myślę, że taki klip chyba powinien każdy, kto ma trójkę i na głowicowe wkłady, czyli tego pokroju, że mamy dwa, trójkolorowy i osobny, brak papieru kontynuuje. No rolka się nagminnie ślizga. Powinniście się zaopatrzyć, bo nawet przy nowym tuszu możemy się czasami dziwić, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Jest dość znaczna poprawa, prawdopodobnie jak rzucę jeszcze jedno czyszczenie, to zadrukujesz wtedy sobie dobrze ten czarny wkład. Nawet widzimy, że na tych oparach, jeżeli chodzi o kolor, nie jest do końca dobrze, ale to, jeżeli już tak drukuje, być lepiej, na tych oparach jeszcze kolor sobie dobrze radzi. Czyli czasami można się zdziwić, a zwłaszcza, słuchajcie, odnotowałem to teraz, ostatni tydzień, ostatni dzisiejszy dzień, to jest poniedziałek, ostatni dzień sierpnia, no jest lawina. Jest tam lawina, jeżeli chodzi o drukarki, a plujki zawsze we wrześniu u mnie jak tajfun wpadają i jest tego dużo. No nie ma się co dziwić, przez wakacje nie myślimy o druku, później zaczynamy drukować, jak idziemy do szkoły. Tutaj już widzę, że jest dobre pokrycie, tutaj coś ucina, dojdzie. Wciśnijmy jeszcze jedną opcję czyszczenia i prawdopodobnie było dobrze, ale myślę, że nie byłoby możliwości, żeby pod wysokim podciśnieniem odessać, to by nie ruszyło. Pompa w drukarce nie jest aż tak silna, żeby oddesać ten nadmiar zasuniętego atramentu i wyssać powietrze. Dziękuję za atencję. Dziękuję. Jeżeli tego typu treści Was interesują, podeślijcie dalej, żeby ktoś skorzystał, bo będzie wrzesień za 24 godziny. Zależy, kiedy to oglądacie, ale już jest środek września i musicie swoje sprzęty uruchomić. Rolki jeszcze trzeba wyczyścić. Dziękuję. Dzięki. Cześć. Do kolejnych dni. Zapraszam Was. Cześć. Polepsza się, no widać, nie do końca, ale jest lepiej.